Pierwszy lot linii Wizz Air z Radomia na Cypr odbędzie się 13 grudnia. Samoloty mają latać dwa razy w tygodniu. W tym jeszcze sezonie zimowym, jeszcze w tym roku, w grudniu, rozpocznie swoje loty Wizz Air z Radomia. Brawo dla Wizz Aira. Brawo dla Wizz Aira. Też, że tak powiem, trochę ostrożnie i myślę, że to jest, należy potraktować jako pierwszy krok. Będą to dwie rotacje tygodniowo. Kierunkiem będzie Larnaka. Prezes Polskich Portów Lotniczych liczy, że to dopiero pierwszy krok ze strony Wizz Aira. To jest pierwszy krok, po którym przyjdą następne i wierzę, że w sezonie letnim ta współpraca się rozszerzy. Swoją ofertę na przyszły rok rozszerzy również Biuro Podróży Itaka, poinformował o tym wiceprezes Piotr Henicz. Oprócz kilku samolotów, które będziemy proponować klientom do Antalii, do Tirany i do Warny, pojawią się również nowości. Mam tutaj na myśli Heraklion oraz kierunek w Egipcie Marsalam. Do tej pory lotnisko w Radomiu obsłużyło prawie 90 tysięcy pasażerów.